Jesteśmy na Polskim Sympozjum Finansowania Handlu 2024 w Warszawie, a z nami jest specjalny gość. Marta Stelmach, Polish Tunisian Chamber of Commerce. Proszę powiedzieć, dlaczego warto brać udział w tymże sympozjum? Takie spotkania jak dzisiejsze dają świetną możliwość do networkingu, do kontaktu, do wymiany też doświadczeń i kontaktów. I przede wszystkim ja bardzo lubię uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego, w jaki sposób ten handel na przykład prowadzić, bo w naszej izbie też są firmy, które zajmują się importem i eksportem. Ale dla mnie taką wartością dodaną to są przede wszystkim ludzie, których się tu spotyka i kontakty i budowanie relacji biznesowych. A do jakiej grupy docelowej tak w jednym zdaniu można powiedzieć właśnie to wydarzenie jest skierowane? Bo z jednej strony tutaj mamy i handel, i biznes, i finansowanie handlu. Ja myślę, że wszyscy, którzy są świadomi tego, że trzeba się rozwijać, że trzeba nawiązywać kontakty, cały czas trzeba się czegoś uczyć, wyniosą z tego typu wydarzeń coś dla siebie. Jedni będą bardziej uczestniczyli w panelach dyskusyjnych, inni będą bardziej budowali relacje biznesowe, więc dla osób o otwartym umyśle. A jakby pani miała podsumować te dwa dni sympozjum, czy warto było przyjechać i uczestniczyć i tak jak pani powiedziała, i w networkingu, i w panelach dyskusyjnych, no i oczywiście w nawiązywaniu współpracy na co dzień przez te dwa dni? Oczywiście jak najbardziej warto, tym bardziej, że ja nie jestem z Opola, ja zawsze przyjeżdżam do Warszawy na tego typu wydarzenia i specjalnie na to sympozjum przyjechałam, więc proszę mi wierzyć, że warto. A firma, którą pani reprezentuje, podmiot, w czym specjalizuje się? My jesteśmy firmą, która działa jak izba gospodarcza, więc my pomagamy przedsiębiorcom rozwijać się biznesowo na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Więc wszystkie firmy, które chciałyby skalować swój biznes, wejść na nowe rynki tamtego obszaru, my pomagamy im znaleźć partnerów biznesowych, przedstawiamy instytucjom państwowym, które pomogą im ten handel tam rozwinąć i pomagamy po prostu nawiązywać relacje biznesowe. A gdzie w social mediach lub na jakich stronach można znaleźć informacje o Waszej firmie? Zapraszam na ptcc.global, LinkedIn mój osobisty Marta Stelmach, bądź mój wspólnik wiceprezes Ahmed Hamuda i Polish Tunisian Chamber of Commerce. To są nasze social media i na Facebooku i na LinkedInie.